Dzień dobry Państwu, Onet Rano Wiem, z uśmiechem na twarzy witam Państwa, bo no chyba lepiej nigdy nie zostałem zapowiedziany jak przez sekundę przez mojego kolegę redakcyjnego. Janusz, bardzo, bardzo Ci dziękuję. A o czym my porozmawiamy? Porozmawiamy o tym, co dotyczy nas wszystkich, drodzy Państwo, czyli upały. W ubiegłym roku ponad 60 tysięcy osób zmarło w Europie. W tym rankingu prowadzą Włosi, później Hiszpania, na trzecim miejscu Niemcy. Niestety w Polsce ponad 763 osoby zmarły w ubiegłym roku, a na ten temat porozmawiamy z doktorem Michałem Sutkowskim, prezesem warszawskich lekarzy rodzinnych. Dzień dobry, panie doktorze. Statystyki są przerażające, a w tym wszystkim 63% kobiet. Dlaczego to właśnie kobiety są bardziej narażone na upały, wysokie temperatury i słońce? Może dodam, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Może tylko dopowiem, że te statystyki w Polsce są bardzo mało precyzyjne i one dotyczą tylko sytuacji, w której bezpośrednie było zagrożenie życia i zdrowia związane z upałem, ciepłem, zwykle z wyczerpaniem cieplnym i chorobami towarzyszącymi. Wydaje się, że skala zjawiska jest zdecydowanie większa i widać to po państwach, które już od wielu lat takie statystyki prowadzą. Tutaj rekordzistami, jeśli chodzi o statystyki, niestety także rekordzistami, jeśli chodzi o liczby, są rzeczywiście Włosi. Podaje się, że to jest 20-24 tysiące osób, które rocznie umiera na terenie całych Włoch, szczególnie w dużych miastach, szczególnie w Rzymie, gdzie kilka tysięcy osób umiera z powodu upału. Dlaczego kobiety? Otóż to jest tak, że bardzo często te panie są w starszym wieku, dożywają starszego wieku, są samotne, mężowie zmarli. To są osoby, które często żyją same, pozbawione są też pomocy osób najbliższych, często też pomocy sąsiedzkiej. To są osoby, które same wychodzą na ulicę w upały, które same robią zakupy, wiele rzeczy też muszą załatwić, takich domowych, prostych, prozaicznych. A takie osoby oczywiście w upały między godziną 11 a 16 nie powinny w ogóle wychodzić z domu. Panie doktorze, trzy pierwsze rzeczy, jeżeli mogę tak poprosić o taką gradację. Co my możemy zrobić, kiedy temperatura przekracza 30 stopni i nie możemy zostać w zaciemnionym, zacienionym, klimatyzowanym miejscu, a musimy naszą aktywność zawodową gdzieś na świeżym powietrzu przeprowadzić albo być po prostu aktywnym? Jeść, pić, zmienić dietę, nakrycie głowy? Ile tych podstawowych elementów możemy wymienić? Tych podstawowych elementów jest sporo oczywiście. To rzeczywiście pierwsza rzecz to chyba nawadnianie organizmu, bo największym problemem jest wyczerpanie cieplne. To jest brak odpowiedniej ilości wody w łożysku naczyniowym. Wody, dodajmy, zmineralizowanej, żeby nie dochodziło do kurczy cieplnych, które dodatkowo pogarszają sprawę, jeśli chodzi o układ sercowo-naczyniowy. Więc duża ilość wody i ta ilość wody jest czasem ogromna, bo jeżeli osoby pracujące, osoby takie jak sportowcy, dużo trenują na świeżym powietrzu, nawet bez dużego upału, ale jednak w warunkach ciepła powyżej 25 stopni, to potrafią stracić 6-7 litrów dziennie. 6-7 litrów dziennie, nie jest to przesada. My się posilimy w granicach 2-3 litrów w ogóle w upały bez dużej aktywności. Więc proszę państwa, te 2-3 litry płynów, jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, powinniśmy pić i to powinna być woda z minerałami, elektrolitami. To pierwsza rzecz. Druga to odpowiednia ochrona głowy, czyli czapeczka, kapelusik, coś, co będzie chroniło. Ochrona oczu, oczywiście przed promieniowaniem ultrafioletowym, głównie UVB, oraz oczywiście ochrona skóry. Te odsłonięte części powinien być stosowany filtr z ciepłem. Ale jeszcze jedno. Mianowicie starajmy się tak zorganizować dzień, to jest trzecia uwaga, tak zorganizować dzień, żeby ta aktywność możliwie była największa, jeżeli już musi być rano, a zdecydowanie mniejsza w tych godzinach, o których powiedziałem, bo to jest jak gdyby klucz do tego wszystkiego. I większość tych rzeczy, które my widzimy, które widzimy w przychodniach, w pogotowiu ratunkowym, na szpitalnych oddziałach ratunkowych, dotyczy właśnie osób, które w tych godzinach wczesno popołudniowych wybierają się na zakupy.
A jakie objawy powinny nas zaniepokoić, jeżeli na przykład zaniedbamy dostarczenie odpowiedniej ilości wody do naszego organizmu, albo źle zjemy, albo spędzimy dużo czasu na świeżym powietrzu, na słońcu? Co powinno nas zaniepokoić, żebyśmy mieli świadomość tego, że z naszym ciałem, z naszym organizmem dzieje się coś niedobrego? No, to jest właśnie najważniejsze, to jest kluczowe pytanie. Tu są trzy grupy takich zjawisk. Pierwsze zjawisko, o których troszkę powiedziałem, to są kurcze cieplne, czyli kurcze nóg związane z brakiem elektrolitów, magnezu, ale także potasu. I tutaj receptą na to jest oczywiście woda zmineralizowana. Jeżeli nie mamy takiej pod ręką, to nawet woda szczeliczka, która jest, uwaga, lekko osolona. To jest jedyna rzecz, jedyny czas, lato, upały, kiedy tą sól polecamy Państwu jako dodatek. Nie powinniśmy pić napojów słodkich, kawy, bardzo słodkich, bo one oczywiście działają moczopędnie, obniżając ciśnienie. To jest ta grupa, która jest stosunkowo jednak rzadka. Najczęstszą rzeczą jest wyczerpanie cieplne. Wyczerpanie cieplne to jest właśnie brak wody w łożysku naczyniowym, czyli mała ilość płynów w ogóle spożywanych. I to zaczyna się osłabieniem, zmęczeniem, zawrotami głowy, zaburzeniami czasem równowagi, przy wstawaniu na przykład, zmęczeniem ogólnym, kołataniem serca, spadkiem ciśnienia, odczuwanym spadkiem ciśnienia. Źle się czujemy, coraz słabiej się czujemy, siadamy na ławce, ale niestety siadamy na przykład w miejscu nasłonecznionym. Wstajemy, mdlejemy i problemy są kolejne. Dlatego, bo to omdlenie no, samo w sobie jest niebezpieczne, ale także urazy, które w przestrzeni miejskiej występują, urazy gdzieś w tej naszej przysłowiowej betonosi. I to jest ta grupa zjawisk. Wyczerpanie cieplne jest najczęstszym zjawiskiem, najbardziej niebezpiecznym, wynikającym z braku nawodnienia. Natomiast jeszcze jest trzecia rzecz, o której oczywiście spektakularne informacje docierają do nas bardzo często. Mianowicie udar cieplny, czyli udar słoneczny, czyli hipertermia, udar termiczny, jakkolwiek byśmy to nie nazwali. Rzecz polega na tym, że na przykład w zamkniętym pomieszczeniu typu samochód pozostawiona osoba, małe dziecko, nie mogąca się wydostać z tego pomieszczenia, zgromadzi ciepło. Gromadzi ciepło, to ciepło bardzo narasta i dochodzi do hipertermii, czyli przegrzania organizmu. Zaczyna się bardzo podobnie, drobnymi, ale stan jest nagły i gwałtowny i narastający bardzo szybko. I czasem bardzo słabo uświadamiany przez tą osobę. Dochodzi do sytuacji, w której gromadzi się ciepło, dochodzi do dezorientacji, osłabienia, zmęczenia, utraty przytomności w mechanizmie no, porażenia ośrodka oddechowego. Człowiek czuje, że się robi jednym wielkim płomieniem, ogniskiem, ale to wrażenie jest jednym z ostatnich, jakie pamiętam. Więc utrata przytomności i wtedy musimy oczywiście reagować. Jeżeli ta osoba jest nieprzytomna, musimy ją oczywiście z tego miejsca wyprowadzić, ale przede wszystkim rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową i dzwonić do zespołu ratownictwa medycznego. No właśnie, panie doktorze, jak dokładnie zareagować? Bo tutaj pan wspomniał o takim strasznym przypadku, jak zamknięte dziecko, czy tak samo zamknięte zwierzęta w samochodach. Do czegoś takiego nie powinno dochodzić nigdy i powinniśmy o tym informować, edukować, mówić jak najwięcej. Ale gdy na ławce, albo na ulicy, w parku, w nasłonecznionym miejscu spotkamy taką osobę, gdzie ewidentnie widzimy, że tego ciepła nagromadziła za dużo. Co powinniśmy zrobić na samym początku? Oblać jej głowę chłodną wodą? Tak, chociażby tak. Starać się ją wyprowadzić oczywiście z tej sytuacji, z tego nasłonecznienia potężnego gdzieś w cień. Jeżeli możemy i mamy wodę, no to powinniśmy oczywiście ją schładzać. Zaraz do tego wrócę. Powinniśmy także, no jeżeli mamy możliwość wachlować, no tutaj wszystkie metody dobre. Jeżeli ta osoba słabo się czuje, źle się czuje, ale jest przytomna, trzeba ją ułożyć w pozycji bocznej, ustalonej. Albo czasami w momencie, kiedy mówi, no czuję się słabo, osłabiona, zmęczona, podnieść nogi do góry wystarczy. Jeżeli ta osoba jest przytomna, to osłabienie, wyczerpanie cieplne, które polega na rozszerzeniu łożyska naczyniowego i przejściu tej krwi, w cudzysłowie oczywiście, w bardzo dużym uproszczeniu, do nóg, do obszarów dolnej części ciała, powoduje, że mamy centralizację tego poprzez podniesienie kończyn dolnych, centralizację tego
tego układu i w ten sposób po prostu tak jak przy zwykłym omdleniu reagujemy. To jest rzecz, którą powinniśmy zrobić i przede wszystkim róbmy to, bo mam wrażenie, że coraz mniej osób zwraca na osoby właśnie w takiej sytuacji opisanej przez pana redaktora przed chwilą w ogóle zwraca uwagę, więc reagujmy szybko. Jeśli chodzi o ochładzanie, ochładzamy oczywiście, to może być koszula, jakiś ręcznik, coś co mamy, woda, prawda? I oczywiście schładzamy, oblewamy taką osobę, tylko pamiętajmy o tym, żeby ta woda nie była dramatycznie zimna, szczególnie na samym początku, bo możliwy jest szok termiczny z zaburzeniami rytmu serca nadkomorowymi, komorowymi, migotaniem komór, a więc pogorszymy ten stan oraz nie ochładzajmy całego ciała natychmiast, tylko stopniowo, zaczynając od głowy, szyi, klatki piersiowej, pewne partie, jedną trzecią tego ciała. Dlaczego? Dlatego, bo jeżeli będziemy schładzać mocno, bardzo szybko, przy dużym nagromadzeniu ciepła wcześniej, to dochodzi do drgawek, które wewnętrzną temperaturę podnoszą, czyli my będziemy działali źle przeciwko zdrowiu takiej osoby. Bardzo dziękuję. Moim gościem był pan Michał Sutkowski, doktor, człowiek, który daje nam dobre rady, ale drodzy państwo, realnie, naprawdę realnie podchodzimy nie tylko do siebie, do naszych najbliższych, do ludzi, z którymi pracujemy. Dbajmy o siebie, pijmy dużo, mądrze jedzmy i unikajmy, szczególnie to, co powiedział pan doktor, tego ogromnego nasłonecznienia w godzinach południowych. Jeżeli mamy coś zrobić, na przykład aktywność fizyczną, poczekajmy do godziny 19, 20, a nawet 21 i pójdźmy na delikatny spacer z dużą ilością wody. Bardzo państwu dziękuję, kłaniam się nisko i do zobaczenia.